Coraz dziwniejsze robią te kapelusze kowbojskie. Howdy Cowboy! Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę w tym jakże wspaniałym miejscu. Ciekawe czy jak otworzę szyby na chwilę, to czy będzie trochę inne echo w samochodzie. Na pewno będzie zdecydowanie chłodniej, dlatego jeszcze włączę nagrzewanie przedniej szyby, żeby się przystawka nie odkleiła od okna. Witam jeszcze raz wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek Capo Sextarum, w którym zrobimy, można powiedzieć, recenzję, a jednocześnie nie zrobimy recenzję, bo będą to rozważania takie trochę filozoficzne na temat termiki, ubrań termoaktywnych i tak dalej. Swoją drogą, fajną mam kurteczkę, co nie? Dostałem ją chyba w prezencie. Fajna, bo czerwona. Dzisiaj sobie porozmawiamy o sposobie na ograniczenie wychłodzenia organizmu, konkretnie o wychłodzeniu szyi. Ponieważ ja, jeżdżąc na motocyklu przez x lat, czyli chyba 6 lat i 2 miesiące, jeździłem na początku w ogóle nie wiadomo w czym. Później jak już się dorobiłem kurtki, to jeździłem w nie wiadomo jakiej kurtce, a następnie jak już się udało, to pod spód polar, bo ma wyższy kołnierz i nie wieje, i ewentualnie szalik, żeby jeszcze dodatkowo to wszystko zaizolować. Według mnie trochę głupotą jest, że kurtki turystyczne teoretycznie są dłuższe w dół, ale kołnierz jest niekoniecznie wyższy, co akurat najlepsze jest to, że narzekam na jakieś niedoróbki Shimy, ale w sumie Shima jako jedna z niewielu marek zrobiła dodatkowo akcesoryjny dopinany kołnierz wyższy. Taka ciekawostka, tak? Ale no właśnie, tak sobie jeżdżę i sobie myślę, no nie jest mi zimno, ale w sumie jak ostatnio jeździłem, nagrywając ten odcinek, czy da się jeździć w zimę, no to w sumie jak było minus 4 na asfalcie, odczuwalna pewnie była ponad minus 20, no to trochę tak zimno mi było jednak gdzieś tutaj, gdzie wiatr dochodził. No i zacząłem się zastanawiać w robocie, ja w sumie sprzedaję klientom od groma rzeczy. Sprzedaję klientom od groma rzeczy, które są nowością na ten rok, a jednocześnie mam to. I nowość na ten rok to jest produkt firmy Redline, Tabular Zero Wind. O, nawet nie wiedziałem, że ten kołnierz się nazywa Tabular. Nie doczytałem. To jest nowość, ona chyba przyszła na przełomie września i października. Jest to nowość, ponieważ mówiąc w skrócie, Redline to jest marka polska, która ściąga ze Stanów Outlast, czyli materiał termoaktywny stworzony dla NASA, którego używają w kombinezonach kosmonautów, żeby zapewnić odpowiednią równowagę termiczną. Czyli jak jest zimno, to temperatura jest utrzymywana, spowalniany jest proces wydalania tej energii cieplnej na zewnątrz. Jak jest za gorąco, to nadmiar ciepła jest oddawany na zewnątrz. A co za tym idzie? Jest to termoodzież uniwersalna, czy to spodnie, czy koszulka z krótkim rękawem, z długim, są nawet bokserki. Są kominiarki i są kominy, a jednocześnie zachowuje ta termika zasady typowego odzienia termicznego, czyli pozwala na odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. I w wersji 2.0, ponieważ jest termika 1.0 i 2.0, termika 2.0 ma więcej włókien syntetycznych, przez co szybciej to odparowuje i wysycha, tak? Ponieważ bawełna ma to do siebie, że dłużej schnie. Tutaj stwierdziłem, że skuszę się i w końcu sprawdzę, czy naprawdę ludzie kupując tego od groma, ja im tego sprzedaję od groma i ludzie są zadowoleni, czy to oznacza, że to jest warte swojej ceny? Katalogowo w tej chwili taki komin kosztuje 109 zł i kominiarka kosztuje 139 bodajże albo 145. I różnica między kominem a kominiarką jest taka, że komin mamy dotąd, a kominiarkę mamy odtąd, że od brody w dół nadal jest to samo co tu, czyli windstopper wiatroszczelny podszyty polarkiem, a od brody w górę jest zwykła termika Outlast, prawdopodobnie już ta 2.0, po to, żeby nie zabierała za dużo miejsca pod kaskiem motocyklowym, rowerowym, narciarskim, jaki tam chcemy, ponieważ to jest sprzedawane w sklepie motocyklem, ale ma zastosowanie uniwersalne, tak?
Ale zanim weźmiemy się za to, zastanówmy się nad sensem czegoś takiego. Tu mamy produkt Unifund & Co. Z tego, co przeczytałem na etykiecie i na marce, to wychodzi na to, że to jest bardzo starożytny produkt robiony przez Polaków. Za czasów, kiedy motocyklowe rzeczy nie wymagały aż tylu certyfikatów i homologacji. Jest to zapinane na rzepę, rozpinane na suwak. Zakładamy sobie to na szyję. W sumie mogę odpiąć pasy. Myślę, że tutaj jest wystarczająco bezpiecznie. Zakładamy sobie tak. Zapinamy to na suwak. I rzepa, no akurat tu to się powinna założyć pod wszystko. No i mamy wiatrołap, tak? Mamy dodatkowy kołnierz akcesoryjny, który pozwala nam na to, żeby jeździć dłużej w warunkach niekomfortowych. No i jest fajnie. Jeszcze tego nie testowałem. Może uda mi się dograć opinię na temat tego w następnym odcinku Kaposek Storm, ponieważ będzie. Nie wiem, czy się wyrobię na przyszły tydzień, ponieważ jeszcze jeden filmik planuję zrobić i obalić pewien mit. I wtedy może się podzielę opinią na temat tego kołnierza, ponieważ na plus jest taki, że ja nie lubię rzeczy zakładanych przez głowę. Ponieważ mam długie włosy, mam brodę i tak dalej, jak to ludzie z brodami nie lubią się z kominami. Więc to sobie przetestuję ewentualnie w przyszłości. Jedna rzecz, która na pewno mi może przeszkadzać, to ten materiał. Po prostu może gnieść w grydykę, mimo że jest miękki, może być to samo co w kurtce Risha Hawker, co mówiłem. Czyli może gnieść w szyję. W przypadku komina termicznego Zero Wind od Redline'a prezentuje się on w taki sposób. Prosty, nieskomplikowany. Teoretycznie występuje w rozmiarze S i L. Kominiarki występują SML. Z czego kominy, jak to mówią według oficjalnej instrukcji, S-ki są dla kobiet, L-ki są dla mężczyzn. Ja wziąłem S-kę, ponieważ tak w sumie dużej różnicy nie widziałem między L-ką a S-ką, a zakłada się je ostatecznie podobnie. Przez łeb też zakładamy to pod wszystko i w ten sposób mamy izolację w ten sposób. Możemy sobie to zaciągnąć w ten sposób. I wtedy zakładając kask mamy tutaj izolację od frontu. Dlatego widzicie, no mam S-kę i sobie leżę. Jakbym wziął L-kę, to była trochę luźniejsza i by mi z brody spadała. No i powiem tak. Nie jechałem w tym bezpośrednio na Golasa, ponieważ już mając doświadczenie z rękawicami, wiem, że jeżeli coś jest cienkie, to na pewno nie będzie ciepłe. Więc to, mimo że jest podszyte polarkiem, nie wierzę w to kompletnie, że dałoby sobie radę samo w sobie zapewnić komfort termiczny typu ciepełko. Dlaczego? Ponieważ ja założyłem to nie na gołą szyję, tylko pod spód i tak założyłem sobie szaliczek, taki standardowy, ponieważ jest tu pod spodem na tyle dużo miejsca, że ten szaliczek sobie mogłem pozwolić założyć. Moja obserwacja jest taka, że stojąc na postoju, rozbierając motocykle, splandek i tak dalej, czułem minimalne ciepełko na szyi, czyli było fajnie. A jak jechałem, to nie było ani zimno, ani ciepło. Nie czułem nic, więc komin, teoretycznie jako wiatrołap, ale z szalikiem pod spodem, spełnił swoje wymagania. No właśnie. I tak naprawdę ta recenzja tu się kończy, ponieważ ja bym powiedział, tak jakbyście się spytali, czy warto kupić sobie coś z odzieży Redline'a. Z Redline'a mam pas nerkowy. Ciężko mi powiedzieć, jak się sprawuje, ponieważ użyłem go może z 5 razy, odkąd go kupiłem. Kominiarek nie lubię, więc się nie wypowiem. Odzieży termicznej też nie posiadam z tej firmy. Jeśli chodzi o ten komin, no to 109 zł to nie jest jakaś fortuna. 140 na kominiarkę też nie jest fortuna, porównując na przykład to do Knoxa Hot Hooda, który jest brzydki, źle zaprojektowany. Czy mówiłem, że jest brzydki i jest droższy, bo kosztuje około 180 zł, no to to jest jak za darmo. Ale teraz jeszcze sobie zadajmy pytanie takie. Jaka jest różnica między termiką kosztującą 100, 200, 300, 400 zł za sztukę, czyli nie wiem, Redline'a bluzka długorękawna kosztuje 250, spodnie tyle samo. Kominiarka taka zwykła kosztuje 100 zł, czyli cała jest termoaktywna, bez windstopera. Czyli mamy 600 zł za taki komplet.
I mamy, powiedzmy, Wróbeka, gdzie to kosztuje, od, nie wiem, powiedzmy, od 400 zł w górę za element. Ma wełnę merynosa, takie owcy z rodzaju merynos, która ma wełnę gęstą i bla, bla, bla. I mamy termikę najtańszą, z Biedronki, z Lidla, za grosze. No i teraz pytań. Czy pod tym kątem termika warta tyle nie jest czymś, co kosztuje za dużo? No i tu sobie możecie pomyśleć. No nie, to jest akurat wypośrodkowana cena, więc nie jest źle. Ale rozmawiałem z jedną osobą na forum, która mówi, że nie rozumie sensu pakowania tak grubych pieniędzy w termikę, ponieważ kupował sobie w Biedronce i w Lidlu najprostsze, najtańsze termiki, korzystał z nich przez wiele lat i nadal spełniają swoje wymagania. Są termiczne, działają. A jak kupił sobie raz termiczne ciuchy motocyklowe, były 3 razy, 4 razy droższe i nie minęła chwila, zaczęły się sypać, zaczęły się nitki pruć, zaczęły mu dyndać, więc on wychodzi z założenia, że są rzeczy, na których nie ma sensu przepłacać. No właśnie. I teraz pod tym kątem wracając do tego, czy to ma sens. Mógłbym odpowiedzieć, oczywiście, odpowiedziałem mu, że odpowiedź zawsze będzie, na zasadzie, że dobre materiały kosztują. I tutaj tak naprawdę możemy się rozbić na dalszy temat, ponieważ mamy, powiedzmy sobie, moją kurtkę motocyklową, która jest bardzo stara. Kupiłem ją za 300 zł 6 lat temu, więc przyjmując inflację 20%, to by kosztowała, powiedzmy, 400. 400 zł za kurtkę. I ostatnio, jak ją przeglądałem, znalazłem metkę i się okazało, że ta kurtka za 300 zł, która miała certyfikowane protektory łokci, barków, jest z kordury. Kordury, czyli materiału, za który się dopłaca więcej. No i teraz sobie pomyślmy. Mamy kurtkę współczesną, jakaś seka. I ta kurtka seki jest z kordury. Jakaś kurtka z seki. O, Super Air, tak? Ona kosztuje chyba około 800 zł. Ma jeszcze protektory D3O. I jest z kordury. I mamy taką Risze Airstream X. Bardzo wygodna kurtka, która kosztuje niecałe 1400 zł. Nie chwalą się, że jest z kordury. Nie wiadomo, czy jest z kordury. Tak? Może być coś, powiedzmy, z zwykłym poliamidem, a kordurą branowaną marką, logiem Kordura. Ma dodatkową podpinkę, ale też ma D3O, ale protektor pleców dodatkowo seka nie ma. No ale protektor kosztuje 200 zł. Czyli 800 plus 200 to 1000. Tak? Podpinka ocieplająca, powiedzmy, jest to, no to 1100, czyli tak kosztuje prawie 300 zł więcej. Weźmy sobie kurtkę Modeki. W podobnych parametrach kosztowałaby też koło 1300-1400 zł. A weźmy sobie jakiegoś Revita, Rukkę czy Helda, to samo też na kordurze będzie kosztowało 2-3-4 tysiące złotych. I w tej sytuacji można sobie zadać pytanie. Jaki jest sens przepłacać i kupować coś za 4 tysiące, skoro coś za 1000 też będzie spełniało swoją rolę i jest zrobione z tych samych materiałów? Pod tym kątem kupowanie czegokolwiek drogiego, typowo dedykowanego, na przykład tylko dla loga, albo tylko dlatego, że jest motocyklowe, nie ma sensu. I tu rzeczywiście się z nim zgadzam, ponieważ ja sam, no, mam starą kurtkę, jej nie zmieniam na nową, chociażbym chciał czasami mnie kusić, żeby kupić sobie coś nowego, ładnego i niebrudnego. A z drugiej strony siedzę na tanim, bo jest wystarczające, prawda? No właśnie, to jest taka ciekawostka, na którą warto się zastanowić, ponieważ z perspektywy czysto motocyklowej nie jest to duży pieniądz za tak ciekawą alternatywę. Ale patrząc z perspektywy ogólnej, co to ma, czego nie ma, powiedzmy, taki coming wind stopper, jakby sprzedawali w Biedronce za 4 dychy. Teoretycznie i to jest wiatroszczelne, i tamto jest wiatroszczelne. Teoretycznie i to jest termoaktywne, i tamto jest termoaktywne. Zwłaszcza, że też ciekawostka, tak jak sprzedaje się większość ubrań motocyklowych właśnie typu termika uniwersalna, jako
uniwersalna, czyli w minus 15 pojedziemy i w plus 50. A na przykład wejdziemy na stronę Redline'a i tam jest podany zakres temperatury, w której to pracuje. I to jest chyba od minus 15 do plus 10. A taka typowa termika jest tam, nie wiem, do 25 na plusie chyba. Tu wstawię wam zdjęcie. No właśnie. Czyli jest przeświadczenie, że to jest uniwersalne, a tak naprawdę to nie jest uniwersalne, prawda? I właśnie dlatego, jeszcze raz mówiąc, z perspektywy motocykli to nie jest duży pieniądz, z perspektywy ogólnej to jest za dużo zdecydowanie, ale dlatego będzie jeszcze jeden odcinek, może w tym roku się uda go zrobić, zobaczymy, czy będzie pogoda, będą warunki pogodowe i paczka przyjedzie, ponieważ zamówiłem jeszcze jedną rzecz, która pozwoli mi obalić albo potwierdzić teorię o tym, że pewna marka robi zajebiste rzeczy i są warte swoich pieniędzy. Na szczęście to nie było drogie, bo kupiłem jedną z tańszych rzeczy z tej firmy, ale jak to przyjedzie, nagram o tym film i dowiecie się, czy to, co kupię, jest warte swojej ceny, czy tak naprawdę ciul dupa i kamieni kupa i tak naprawdę kupujmy najtańsze, bo to najdroższe nie ma sensu, tylko płacimy za markę. Także w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia, cześć, a ja jadę sobie na obiadek. Czerwona kurtka. Co? Robimy test od 0 do setki moim Oplem zajebistym, sportowym, w ogóle swoją drogą Egier mi się wczoraj zawiesił. Wyskoczył błąd, nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Ale Egier mi się zawiesił, taka ciekawostka. Przejedziemy sobie przez pasy. Takie na małe zakończenie. Nikogo nie ma. Droga, na której można się rozpędzić do 90. Stop i no i jest 100. Zobaczymy, ile wyszło, bo nie chciało mi się liczyć. Wyświetlę to na wyświetlaczu, ale ten Opel podobno ma około 11 sekund do setki. Myślę, że słabo mi poszło, ale jestem na zimowych oponach, to wiecie, mam wymówkę.